Dany jest kwadrat ABCD. Przekątne AC i BD przecinają się w punkcie E. Punkty K i M są środkami odcinków odpowiednio AE i EC. Punkty L i N leżą na przekątnej BD, tak że BL to jest 1 trzecia BE i DN to jest 1 trzecia DE. Wykaż, że stosunek pola czworokąta KLMN do pola kwadratu ABCD jest równy 1 do 3. OK, najpierw sobie wykorzystajmy tę własność, że DN to jest 1 trzecia DE, czyli ten odcinek jest 1 trzecią całego tego odcinka. Czyli tutaj mogę sobie wstawić x, a wtedy odcinek NN to są 2x. To zobaczmy, DN stanowi 1 trzecią z całego odcinka DE, czyli z 3x. Czyli z tej strony jest symetrycznie x oraz 2x, bo to się dzieje w kwadracie. Czyli cała przekątna to jest 6x. Teraz połowa przekątnej, czyli AE, to są 3x, a tu jest połowa z połowy, czyli k. Czyli 3x podzielić na pół to będą 3 drugie x. Tutaj będziemy mieli 3 drugie x. Tutaj też będziemy mieli 3 drugie x. Tutaj też będzie 3 drugie x. I tutaj też będzie 3 drugie x. I teraz tak, pole naszego kwadratu możemy policzyć ze wzoru d kwadrat na 2, czyli przekątna do kwadratu podzielić na 2, czyli u nas przekątna ma w sumie 6x do kwadratu na 2, czyli mamy 36x kwadrat na 2, czyli 18x kwadrat. To jest nasze pole kwadratu. Teraz pole rombu tutaj wewnątrz. Liczymy ze wzoru iloczyn przekątnych e razy f na 2, czyli u nas jedna przekątna 3 drugie plus 3 drugie to jest po prostu 3x, razy druga przekątna, czyli 4x na 2. Mamy 12x kwadrat na 2, czyli 6x kwadrat. I teraz w tej ziemi się pokaże, że stosunek pola czworokąta KLMN do pola kwadratu jest równy 1 do 3, czyli pole KLMN do pola ABCD to jest u nas 6x kwadrat do 18x kwadrat. To nam się xy elegancko skracają. Mamy 6 osiemnastych, szóstka i osiemnastka się skraca. To jest 1 trzecia, co kończy dowód.